Na początku roku wiele emocji wzbudziła Marzena Rogalska. Znana dziennikarka w lutym poinformowała w sieci, że zrezygnowała z pracy w TVP. Wcześniej nie poinformowała o tym swoich przełożonych. Rogalska miała za złe telewizji publicznej, że nie dołączyła do akcji Media bez wyboru i tego dnia musiała prowadzić Pytanie na śniadanie. Po 12-100 latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej, napisała w internecie Rogalska. Czy odejście Marzeny Rogalskiej z TVP w jakikolwiek sposób obeszło prezesa Jacka Kurskiego? W żaden. Czułem to samo, co wtedy, gdy postanowił się rozstać z nami pan Makłowicz, pan Orłoś, pani Torbicka czy jeszcze inne osoby. Nic nie poczułem, mówił Faktowi prezes Jacek Kurski. Telewizja sobie poradzi bez niektórych nazwisk i gwiazd, natomiast te gwiazdy sobie nie poradzą bez telewizji. Jak śpiewa poeta, z tylu różnych dróg przez życie, każdy ma prawo wybrać źle, dodał. Anna Mucha żaliła się na ostrygi i obiad za 700 zł. W lipcu na czołówkach gazet i portali plotkarskich była Anna Mucha. A wszystko przez to, że gwiazda M jak Miłość głośno wyraziła swoje niezadowolenie po obiedzie w jednej z ekskluzywnych warszawskich restauracji. Na ostrygach i o koniu, którego zjadła z ukochanym Jakubem, nie pozostawiła suchej nitki, a tym samym wywołała aferę gastronomiczną na cały kraj. Poszliśmy na ostrygi, żeby było tak, wiecie, światowo, na bogato. Zapłaciliśmy absurdalnie dużo, absurdalnie drogo w stosunku do jakości. Chodzi o to, że UX jest drogo, ale dostajesz wybitne dania, natomiast w restauracji dostaliśmy przystawki i dania główne, z których to przystawek jednej kompletnie nie zjedliśmy, ponieważ była pozbawiona smaku i była żadna, druga była pyszna, te przegrzebki, opowiadała na Instagramie. Do tego dostaliśmy ostrygi, które były średnie, bardzo średnie. Jeżeli ja mam do wydania 700 zł na obiad, to ja za te 700 zł mogę zjeść jak król w wielu miejscach w Warszawie, więc po cholerę ja mam iść do X na krakowskim przedmieściu, zwłaszcza że siedziałam tyłem, więc nic nie miałam z tego krakowskiego przedmieścia. Na kubku smakowym wylądowały dobre sanżaki, czyli małże świętego Jakuba i reszta niestety bardzo przeciętna, bardzo słaba. Ostrygi były po prostu bardzo przeciętne. Ryba czy okoń morski, którego jadłam, był przygotowany, przesuszony. Dwa razy po prostu pozbawiony wody, za pierwszym razem, kiedy go wyciągali z tej wody, za drugim razem, kiedy go po prostu wysuszyli. I to jest rozczarowujące, żaliła się Anna Mucha. Skontaktowaliśmy się wtedy z restauracją mieszczącą się na krakowskim przedmieściu, którą skrytykowała aktorka. Oto co usłyszeliśmy. Najwyraźniej pani Anna nie do końca wiedziała, dokąd się udaje. Tak, jesteśmy najdroższą restauracją w Polsce, serwując hołmari, kraby królewskie, langusty, które żyją w naszych 7 akwariach morskich oraz kawior, ostrygi, w sezonie 12 gatunków i inne owoce morza, które od lat sami importujemy do Polski, przywożąc je własnym transportem jeszcze w dniu połowu. Po prostu inaczej być nie może. Cieszymy się, że przynajmniej nasze małże święta Jakuba przypadły pani do gustu. Smutne jest to, że osoba deklarująca walkę z hejtem jeszcze dobrze nie zamknęła drzwi do restauracji, a już wrzuciła klasyczny hejterski materiał, czytaliśmy w odpowiedzi restauracji. Pijacki rajd Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak nie będzie wspominać najlepiej 2021 roku. Na początku września gwiazda w stanie upojenia alkoholowego wsiadła za kółko i wyjechała na ulicę Warszawy. Została zatrzymana przez policję, miała 2 promile w wydychanym powietrzu. 10 listopada sąd w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że okoliczności czynu i wina oskarżonej nie budzą wątpliwości. Piosenkarka została skazana na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności i 20 godzin prac społecznych miesięcznie. Beacie zakazano też prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Piosenkarka miała zapłacić też 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Piosenkarka złożyła apelację. I teraz poczeka co najmniej pół roku na nowy proces. Przez ten czas jest uznawana za niekaraną, choć nie pojazdów prowadzić nie może, ponieważ prokurator zatrzymał jej prawo jazdy. Tuż po pijackim rajdzie liderka Bajmu przepraszała za swój czyn na Instagramie. Doda i Emil prali brudy o dziewczyny z Dubaju.
Doda w 2020 roku zrobiła sobie przerwę od koncertowania i nagrywania nowej muzyki, aby w pełni poświęcić się pracy nad filmem Dziewczyny z Dubaju, którego jest producentką wspólnie z Emilem Stępniem. Obraz w reżyserii Marysi Sadowskiej opowie historię modelek, piosenkarek i laureatek konkursów piękności, które były werbowane przez oburdelmenagerki i wysyłane na seks w czasy. Za umilanie czasu arabskim bogaczom otrzymywały sute gratyfikacje. 4 października roku 2021 roku, chwilę przed premierą filmu, na swoim profilu na Instagramie Doda zamieściła emocjonalne nagranie, na którym wraz z Marią Sadowską, reżyserką Dziewczyn z Dubaju, zdradziły, że zostały odcięte od projektu przez byłego męża piosenkarki Emila Stępnia. Byłyśmy umówione na ostateczny montaż naszego filmu, który trwa 2 godziny 20 minut i jest za długi. Od wielu miesięcy próbujemy umówić się na ten skrót, co jest nam uniemożliwiane i dziś po raz kolejny zamknięto przed nami drzwi, przed filmem, którego jestem producentem kreatywnym i poświęciłam mu 2 lata, a Maria go wyreżyserowała. Emil napisał oficjalne maile, że nie mamy prawa dotykać tego filmu, który robiłyśmy przez 2 lata i nikt nie rozumie, dlaczego tak się zachowuje, nawet dystrybutor. Wszyscy mówią, że film jest za długi. Czujemy się wykorzystane, kopnięte w tyłek i Emil jest jedynym królem i władcą tego filmu. Ja jako producent kreatywny w obecnej sytuacji niestety muszę stwierdzić teraz głośno, że nie biorę odpowiedzialności za ten materiał filmowy i Maria również, jako reżyserka, ponieważ zostało nam uniemożliwione dokończenie pracy nad nim. Masakra, to są jakieś chore rzeczy. Obłęd jakiś. Jesteście świadkami sytuacji, która myślałam, że się nigdy nie przytrafi. Nie mam żadnych praw, czuję się wykorzystana, oszukana, wzięta do spółki po to, aby być tego twarzą, rozpromować to, później zbierać wszelkie medialne lincze, pretensje, prawne konsekwencje i finansowe, a okazuje się, że ja nie mam żadnych praw i realnego wpływu. Wyrzuca się mnie jak śmiecia, zamyka drzwi przed nosem do montażowni, w której spędziłam ostatni rok i to ludzie, z którymi pracowałam, tylko dlatego, że Emil oszalał, mówiła Doda. Emil Stępień nie pozostał Dodzie dłużny. Biznesmen w oświadczeniu przesłanym do redakcji portalu Plotek przyznał, że nadał swojej żonie tytuł producentki kreatywnej i Dziewczyn z Dubaju tylko po to, żeby mogła wpisać go w swoje CV. Te wszystkie piękne tytuły, którymi pani jak ornament oznaczyła panią Dorotę w swoim pytaniu, są wyłącznie nadane przeze mnie dla budowy jej CV, stwierdzi Stępień. Film jest już ukończony i zabezpieczony do dystrybucji w Polsce i poza jej granicami. Panie mogą bawić się w film, ale nie za pieniądze moje, jak i moich inwestorów. Maria Sadowska powinno skupić się na mniej wymagających filmach, a pani Rabczewska być wdzięczna, że na moich produkcjach przedłuża swoje medialne życie. Film jestem produktem biznesowym. Jak panie chcą się bawić, niech idą do smyka, dodał mocno na koniec Stępień. Dopiero 15 listopada, czyli w dzień swojej rozprawy rozwodowej z Emilem Stępniem, Doda poinformowała, że ostatecznie wszystko skończyło się dobrze i montaż filmu udało się dokończyć. Kochani, po miesiącu wyniszczającej dla mnie walki udało się wprowadzić moje i Marii Sadowskiej artystyczne poprawki do filmu. Dziękuję wam za wasze wsparcie, doping i motywację. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym przy tym projekcie, za ich profesjonalizm i absolutny artyzm. Film jest gotowy dopiero teraz, poza kilkoma detalami. Mogę podpisać się pod tym obrazem i moją pracą, napisała Doda. Sylwia Madeńska z Love Island. Wyspa Miłości wezwała policję na byłego partnera. Afera o suczkę Oreo. Na początku października Sylwia Madeńska z Love Island powiedziała w sieci o dramacie, jaki ją spotkał. Były partner, Mikołaj Jędruszczak, pożyczył jej ukochanego pieska i nie oddał. Oreo została mi odebrana przez mojego byłego partnera, Mikołaja. 2 tygodnie temu Mikołaj pojawił się pod moim domem, dopytując, czy kogoś mam, i płacząc poprosił o to, abym udostępniła mu psa na noc. Działo się tak kiedyś kilkukrotnie, gdy miał gorszy okres w swoim życiu i nie chciał przyjąć mojej pomocy, to Oreo dawała mu ukojenie, dlatego nic nie wzbudziło moich podejrzeń. Miał ja zwrócić kolejnego dnia, niestety tak się nie stało, opisywała Madeńska. Sylwia myślała, że całą aferę uda się załatwić polubownie, kiedy się jednak nie udało, zdecydowała się wezwać na pomoc policję. Jej zdanie, nie przyniosło to żadnych efektów, dlatego wydała oświadczenie na temat psinki, prosząc jednocześnie o pomoc internautów. Musiałam w całą sprawę zaangażować policję,
która nie podejmuje żadnych działań, dlatego postanowiłam wydać to oświadczenie. Oreo jest tylko i wyłącznie moim...